Ale nudy, nie ma co robić. Ciekawe, co robi Wiktor. Cześć, co robisz? Ja strasznie się nudzę. Mam już dosyć siedzenia w domu. Ja mam podobnie. Też się nudzę i chętnie bym się spotkał z kimś z klasy. Chodź, zadzwonimy do nich. Zobaczymy, co robią. Cześć, Antek. Co robisz? Cześć, nudzę się. Chciałabym iść na podwórko z kimś się pobawić. Jednak koledzy z podwórka mają zakaz wychodzenia z domu. Samemu to nie jest zabawa. A co u was? U nas też nudy. A ciekawe, co u pomysłowej Ani. Ona zawsze ma jakieś ciekawe pomysły. Cześć, Ania. Co robisz? Cześć, chłopaki z nudów robią makietę placu zabaw z tektury. Wyobrażam sobie, że się bawię na tym placu zabaw przed szkołą z klasą. Ania, ale my nie mamy placu zabaw przed szkołą. Tak wiem, dlatego robią makietę placu zabaw z tektury i próbują wyobraźni oderwać się od tej szarej i smutnej rzeczywistości. Czy chcecie się ze mną pobawić? Jasne, Ania, fajny pomysł. Co mamy zrobić? Ja zbudowałam już zjeżdżalnię i drabinki. Może ty, Antek, zbudujesz domek? Tak, dobry pomysł. Ale chcę zbudować tor przeszkód. A ty, Wiktor, co chcesz zbudować? Ja zbuduję ławeczkę, abyśmy wspólnie mogli na niej posiedzieć. To do dzieła. Cześć, jak dobrze was zobaczyć. Cześć, Wiktor. Wiktor, zobacz, co zbudowaliśmy. Wow, to nasze budowle? Tak, to nasze budowle. Chodź się pobawimy razem na tym wymarzonym placu zabaw. Jasne, Ania, fajny pomysł. I tu się wszyscy spotykamy i zabawę rozkręcamy, bo zabawa uczy nas właśnie na nią nadszedł czas. Baw się tutaj razem z nami, już się dzisiaj zapraszamy. Rozwijamy wszystkie góry, pokonamy. Co nas cieszy, tutaj mamy planetarium, podziwiamy. Razem zawsze będzie wesoło, popatrz, wszystko kwitnie w koło. Podaj rękę, ruszaj wraz, bo przygoda wokół.